Ewangelia, którą Kościół podaje nam do czytania, powinna nas wzbudzić święty strach, świętą bojaźń Bożą, bo pokazuje ona najlepiej, jak niebezpieczne jest życie tutaj na ziemi, jak łatwo stracić szansę, jaką jest wieczne zbawienie. Przykład, który podaje Pan Jezus, mówi o pewnym gospodarzu, który zaprasza na ucztę, który chce, żeby wiele różnych osób razem z Nim samym się radowała, żeby ta uczta była ucztą miłości, ucztą, w czasie której zawiązywana jest i pogłębiana jest przyjaźń. I oto okazuje się, że tak wiele osób jak zawsze ma więcej do czynienia tutaj na ziemi, ma więcej spraw do załatwienia tutaj na ziemi, które nie są tak naprawdę istotne. Jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim osobom, które wymówiły się gospodarzowi, to zauważymy, że wszystkie te osoby miały dosyć dobre wymówki, ażeby nie przyjść na ucztę, bo czy to zakupienie wsi, czy pary wołów, czy też w końcu ożenek nie są sprawami, które się robi codziennie. To są bardzo ważne życiowe decyzje, które naprawdę, można powiedzieć, są na tyle ważne, że można by z ich powodu odmówić uczestnictwa w jakiejś zwykłej, w jakiejś uczcie, która nie jest taka ważna. Niemniej jednak uczta, na którą zaprasza Pan Jezus, bo On jest tym gospodarzem, jest ucztą szczególnego rodzaju. I ta uczta, miłowanie Chrystusa i cieszenie się razem z Nim wiecznym zbawieniem, jest czymś, co stoi ponad każdą rzecz materialną, poza ponad każdym wydarzeniem w życiu człowieka. I ta przypowieść ma za zadanie, żebyśmy uporządkowali nasze życie, ażebyśmy chcieli zrozumieć, że najważniejszy jest Bóg w naszym życiu i że wszystko, co w naszym życiu innego czynimy, wszystko jest to drugorzędne. Jeżeli tak wiele rzeczy ważnych, można powiedzieć, nie wystarcza, żeby się usprawiedliwić, ażeby odmówić Panu Bogu, to znaczy się, że to zbawienie jest wszystkim, jest czymś, co jest najważniejsze, czymś, co dlaczego powinniśmy porzucić absolutnie wszystko. I w tej przypowieści byłaby też odpowiedź, dlaczego wiele osób, którym się tak dobrze powodzi, które są majątne, które mają szczęście osobiste, stoi z dala od Pana Boga szerokim łukiem, omija Kościół, szerokim łukiem omija Pana Jezusa, który zaprasza na tę ucztę. Ktoś, kto ma wiele, bardzo często będzie myślał o tym swoim wielkim majątku, bardzo często będzie myślał o ziemskim powodzeniu, o swojej potędze, o chwale i o własnym szczęściu osobistym, będzie zapominał o Panu Bogu. I dlatego często jest tak, że osoby, które nie posiadają wiele albo zgoła nie posiadają nic, które są pokiereszowane przez życie, te właśnie osoby bardzo często są szczególnie otwarte na działanie łaski Bożej, bo zdają sobie sprawę, że są żebrakami, że są całkowicie zdani na dobrego Ojca, że tylko wyłącznie od Niego mogą oczekiwać pomocy. Ta gotowość zatem jest czymś, co powinna również i nas cechować, bo nie jesteśmy lepsi od tych ułomnych, ubogich, ślepych i chromych. Jesteśmy tacy sami jak oni. Jeżeli będziemy mieli świadomość tego, jak wielka jest nasza ułomność, jak wielka jest nasza, jak liczne są skazy na naszej duszy, na naszym umyśle, to będzie nam łatwiej potraktować Pana Boga jak dobrego Ojca, od którego oczekujemy absolutnie wszystko. I na samym końcu Pan Jezus mówi o tym, ażeby przymuszać wręcz, by wchodzili, aby dom mój był napełniony. To przymuszanie oznacza nie tyle, że Pan Bóg będzie zmuszał wiernych do wiary, nie oznacza to, że Bóg likwiduje wolną wolę, że jej nie szanuje. Oznacza to, że Pan Bóg jest jak ten sługa, który wręcz stosuje wszystkie możliwe metody, żeby jak największą liczbę zgromadzić na uczniów. To znaczy, że nie jest mu absolutnie nic strasznego, żeby tylko jak najwięcej osób skosztowały z tej boskiej uczty, jaką jest uczta z naszym Panem Jezusem.
Chrystusem. Staramy się zatem zrozumieć i uświadomić sobie, że jesteśmy głęboko chorzy u Boga, u Boga. Nie mamy absolutnie nic i od dobrego Ojca Niebieskiego musimy potrzebować, musimy otrzymywać wszystko. Ta postawa pokory i otwarcia na Pana Boga, jednocześnie świętego strachu, bojaźni, że znajdziemy się wśród tych osób, bo przecież tak wiele, tak często w naszym życiu tak bywało, które z powodu w gruncie rzeczy błahostek rezygnują ze zbawienia Pańskiego. Ten strach musi bezustannie nas być w naszych sercach, żebyśmy tym boskim, świętym strachem napełnieni, nie zapominali o tym, że Pan Bóg jest również naszym Panem, że On ma prawo do przymuszania wręcz do wszystkich do pełnienia Jego świętej woli. Ta Ewangelia powinna nam również uświadomić, że Pan Bóg jest naprawdę bardzo dobry. Dla Niego nie ma różnicy stanu, nie ma różnicy, jeśli chodzi o pozycję społeczną, nie ma różnicy w posiadanym majątku, nie ma również różnicy, jeśli chodzi o w pewnym sensie nawet o stan duszy. To znaczy, że On woli grzesznika, który jednak jest skruszony w sercu, który żałuje swoich grzechów, niż tych wszystkich ludzi, którzy być może żyją doskonale, którzy jak faryzeusze wręcz drobiazgowo wypełniają różne przepisy prawne, a jednak nie mają w sercu Pana Boga, nie mają tej gotowości, ażeby porzucić wszystko, ażeby Pana Boga wyżej cenić niż największe bogactwa tego świata, niż całe szczęście, które jest nam, które może nam ten świat ofiarować. To jest to ubóstwo, które nie wyklucza posiadania jakiegoś tam majątku, które nie wyklucza szczęścia osobistego, ale jednocześnie to ubóstwo jest, można powiedzieć, takim ogromnym ogołoceniem samego z siebie, z niepotrzebnych rzeczy, z niepotrzebnych pragnień, przede wszystkim z niepotrzebnych, złudnych marzeń, które bezustannie szatan nam daje jako taki erzac wiecznego zbawienia, jako zastępstwo wiecznego szczęścia razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Musimy się uczyć tego ubóstwa i gotowości wypełnienia woli Bożej, przede wszystkim od Najświętszej Marii Panny, która nie miała nic, która żyła skromnie i Boga, miała Boga w sercu i była w ten sposób dzięki temu najbogatsza ze wszystkich ludzi na ziemi. Przygotujmy się w tym tygodniu na święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, na to wielkie święto, w czasie którego szczególnie Pan Bóg chce nam dać wiele szczególnych łask, które są nam potrzebne, żebyśmy mogli być dobrymi chrześcijanami, katolikami, którzy prowadzą samych siebie i wiecznego zbawienia. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Będzie pokonany Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami.